Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik, bardzo ciekawy poradnik i będzie to chyba pierwszy w ogóle nie tylko w Polsce, ale nawet w sieci poradnik, gdzie pokażę Wam różnicę pomiędzy monitorami 60, 120 i 144 Hz. Dokładnie, nie mylicie się, pokażę Wam w grze, ale nie tylko. Zacznijmy od tego, o co chodzi w ogóle z tymi hercami i monitorami. Przykład będzie dość prosty, ale myślę, że dokładnie Wam zobrazuje, jakie zasady się tutaj panują i dlaczego więcej herców znaczy lepiej. Przynajmniej w teorii, a dzisiaj odpowiem na pytanie, czy też w praktyce. Jeżeli karta graficzna generuje nam przykładowo 30 klatek na sekundę, czyli 30 FPS, powiedzmy, jakaś taka kiepska karta dla graczy, monitor 60-hercowy odświeża obraz w ciągu jednej sekundy 60 razy, czyli jedna klatka gry zostanie dwukrotnie wyświetlona na monitorze, czyli obraz zostanie wyświetlony tak, jak wygenerował go komputer. Ja tutaj upraszczam i pomijam takie kwestie jak chociażby input lag, czyli opóźnienie w dojściu tej klatki do wyświetlenia na monitorze, bo ten schemat ma być przede wszystkim też przejrzysty również dla Was. Jeżeli karta graficzna generuje 60 klatek na sekundę i mamy monitor 60-hercowy, no to tutaj mamy 60 klatek, tu mamy 60 klatek do wyświetlenia, też obraz zostanie wyświetlony, bo karta w ciągu sekundy wygeneruje nam 60 klatek, które chce nam pokazać, a monitor te 60 klatek może pokazać, bo również 60 razy w ciągu sekundy obraz odświeży. Problem zaczyna się, kiedy mamy monitor 60-hercowy, a nasza karta zaczyna generować więcej klatek. W przypadku 65 klatek tragedii nie będzie, ponieważ monitor wyświetli nam 60 klatek, 5 zostanie utraconych. Jeżeli mamy natomiast tych klatek coraz więcej, mówię tu na przykład o topowych kartach graficznych dla graczy, gram jeszcze w ustawieniach niskich, na przykład w jakimś multiplayerze, jak na przykład ja, ilość FPS wyświetlanych na monitorze może dochodzić bez problemu ponad 100. Jak to wygląda teraz w przypadku 60-hercowego monitora? Klatka wygeneruje nam 120 klatek, wyśle je do monitora, a monitor może pokazać tych klatek 60, czyli o połowę mniej. To znaczy, że monitor wyświetli nam co drugą klatkę, przez co obraz będzie zwyczajnie dla nas mniej płynny. Nie każdy jest w stanie tą różnicę zauważyć, nie każdy wie, gdzie patrzeć, gdzie tej różnicy szukać, a zdarzają się osoby, które jeszcze mówią, że wiedzą, a nie wiedzą. Tym bardziej ciężko jest więc przekonać osoby, które w temacie nie siedzą, do tego, że warto dopłacić czasami też zaznaczam, że nie mówię, że każdy musi mieć 120 czy 144 Hz monitor, do lepszego sprzętu, bo nie widzą różnicy. Ale czy ta różnica jest? No i tutaj jest wielki znak zapytania, ponieważ w sieci powstają różne testy i to w formie pisanej, i to również w formie wideo, które próbują w jakikolwiek sposób pokazać różnicę między monitorami. Teraz w zależności od tego, jak Wy wierzycie danemu autorowi lub jak siła sugestii jego filmu na Was wpływa, to albo się okazuje, że ta różnica faktycznie jest, albo nie. Bardzo popularne są testy ślepe, czyli że na przykład ja, powiedzmy, tutaj bym robił ten test, moja żona zmienia ustawienia w grze, ja się w tym czasie chowam, nie wiem, co ona ustawiała, a ja mówię, czy to jest przykładowo 144 Hz, czy 60 Hz, czy na przykład jest to 60 Hz i 120 Hz. No i później sprawdzamy, czy się tak faktycznie zgadza i czy udało mi się zgadnąć. A ja dzisiaj nie będę robił testu ślepego, pokażę Wam, że faktycznie monitor 140 Hz, 144 Hz, czy monitor 120 Hz jest w stanie wyświetlić znacznie więcej klatek. Ta różnica będzie niemalże geometryczna w stosunku do monitora 60-hercowego, a 120-hercowego. Ten 120-hercowy wyświetli po prostu dwa razy więcej klatek. Jak to zrobię? Jak to pokażę? Nagrywając mało tego jeszcze kamerą, która nagrywa maksymalnie w 50p? Bardzo prosty sposób. Slow motion i BenQ SP2. Tutaj mam możliwość nagrywania 240 klatek w ciągu sekundy. Obraz jest gorszej jakości, od razu uprzedzam, natomiast będą widoczne wszystkie klatki. Mało tego, że porównamy sobie na jednej i na drugiej stronie monitora ten sam obraz, a w przypadku gry, bo ta też będzie prawie ten sam obraz, to jeszcze raz ten obraz zostanie nagrany z powrotem tą kamerą, ponieważ zobaczycie, że nawet w takim slow motion nie do końca będzie widać te faktyczne różnice. Nawet wtedy, dopiero za drugim razem będziecie w stanie policzyć na YouTube klatki,
które są wyświetlane. Zapraszam na film, będzie ciekawie. OK, zaczynamy sobie test. Teraz tak, patrzę na monitor. Tutaj widzimy tak, w panelu sterowania ustawiono 144 Hz. Chociaż w zasadzie takiego wymogu by nie było, ponieważ osobne ustawienie ma oczywiście gra. Gra, z której tu będziemy korzystali, czyli Medal of Honor Warfighter. Ustawienia grafiki na niską, żebyśmy wiedzieli w ogóle, że wyświetlanych jest przynajmniej te 144 klatki. Mam tutaj uruchomiony program Action, który będzie nam pokazywał, ile aktualnie gra ma FPS-ów. No i co najważniejsze, tutaj w ustawieniach rozdzielczości również mamy Full HD, również 144 Hz. Teraz musimy sobie znaleźć taki serwer, gdzie tam w miarę da się mniej więcej powtórzyć ten sam schemat, ponieważ o co chodzi? Chciałbym zrobić podobny schemat w każdych trzech trybach, 60, 120 i 144 Hz. Zaczynam od 144 Hz. Przyłożymy broń, wycelujemy, oddamy serię strzałów, przeładujemy, przebiegniemy się kawałek. Później porównamy, ile klatek zostało wyświetlonych, a tym samym mniej więcej, jak szybko to się wszystko odbyło. Ja teraz włączam nagrywanie na BenQ, wybieram sobie odrodzenie. Teraz tak, celowanie, oddaję strzał, przeładowanie i biegniemy kawałeczek. Tutaj sobie o na bok zejdziemy i wracam z powrotem na górę, mniej więcej do punktu wyjścia. Tak, tu jeszcze gdzieś tam się schowamy. Mam nadzieję, że mnie od razu nie zabiją. OK, ja teraz tak, zatrzymuję nagranie na BenQ. Tutaj sobie zrobię 120 Hz, zastosuj i zachowaj zmiany i OK. Z powrotem gra. W grze oczywiście obowiązkowo te ustawienia należy zmienić, bo tak na dobrą sprawę tutaj gra właśnie decyduje o tym, ile klatek jest wyświetlane. Dlatego wchodzimy sobie z powrotem w opcję obraz i tutaj zmieniamy na cały czas Full HD, ale 120 Hz. Wychodzimy z powrotem. Mogę Wam wejść z powrotem w opcję i obraz, pokazać, że te ustawienia zostały zapisane, żebyście nie mieli wątpliwości. Bierzemy odrodzenie. Ja zaczynam nagrywanie z powrotem i lecimy sobie, czyli tak, przykładam, seryjka, przeładowanie i lecimy. Tutaj już mamy inne trochę miejsce, więc tak jak mówię, on nie jest w 100% powtarzalny. To jest multiplayer przede wszystkim. OK, kawałek się przebiegliśmy, wracam mniej więcej w to samo miejsce, tu się powinno udać mniej więcej to powtórzyć, zatrzymuję nagranie. Teraz dokładnie ta sama opcja, czyli tak, tu sobie na chwilę zapauzuję, bierzemy ustawienia zaawansowane i zmieniamy na 60 Hz. Zrobimy zastosuj, zachować zmianę, OK, z powrotem wracamy do gry,
Ok, słuchajcie, jeszcze raz wchodzimy, opcję obraz, już mam ustawione 60 Hz, włączam więc nagrywanie na BenQ i robimy ten sam schemat, czyli celujemy, seryjka ściana, przeładowanie i rundka. On nam nikt nie powinien na razie zagrażać, bo tam dzielnie nasi bronią kolejnego ładunku, więc tutaj się przebiegniemy. Takie trochę chaotyczne ruchy, będziecie widzieli różnicę. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Zaraz sobie sprawdzimy, porównamy dokładnie, jak to wygląda w przypadku właśnie kamery. Natomiast jeszcze jeden test, tym razem test syntetyczny, to jest ten test, w którym pokażę Wam, że jesteście w stanie odróżnić, ile klatek jest wyświetlanych. W tym momencie monitor jest ustawiony na 60 Hz, czyli to powiedzmy takie najniższe standardowe odświeżanie. W tekście Pixel Presence Analyzer mam coś takiego jak Flicker Scan. To jest nic innego, jak właśnie takie migotanie, odświeżanie, gdzie będziemy w stanie policzyć te klatki. Ja to robię teraz na pełen ekran. Uwaga, bo można dostać oczopląsu. I widzimy migający ekran. To oczywiście mamy ileś klatek wyświetlanych w tym czasie. Zostawiam ustawienia domyślne, bo one takie same będą przy każdym dosłownie teście. I teraz włączam sobie nagrywanie na naszym BenQ. W tym momencie obraz zarejestrowany jest z prędkością 60 klatek na, znaczy 60 klatek w slow motion na naszym BenQ SP2. Natomiast my będziemy widzieli obraz, który wyświetla nam monitor, wyświetla on go w 60 Hz. Ok, takie krótkie nagranie nam w zupełności wystarczy do tego, żeby pokazać, o co chodzi. Wychodzę więc z samego testu. Mam też przycisk Return. I zmieniamy sobie ustawienia ekranu z 60 na razie 120 Hz. Robimy zastosuj. Robimy zachowaj zmiany i OK. Z powrotem włączam test. Więc jak widzicie, program pełnoekranowy. Robimy sobie z powrotem na takich samych ustawieniach migotania. Włączam nagrywanie. No i chwilę sobie ponagrywamy. I mamy ileś tam klatek wyświetlanych. Tym razem jest monitor ustawiony na 120 Hz. To również nam do tego porównania, do tego pomiaru powinno wystarczyć, więc tutaj nie ma sensu dłużej przeciągać. Wyłączam nagrywanie i wyłączamy sobie program. Zostaje nam więc jeszcze 144 Hz. Wychodzimy z programu. Z powrotem wchodzimy w zaawansowane ustawienia monitora i wybieramy 144 Hz. Klikamy na zastosuj, zachowaj zmiany i OK. OK, i przechodzimy sobie do testu. Od razu tutaj włączamy pełen ekran. Ustawienia cały czas, częstotliwość i migotania te same i rozpoczynamy nagrywanie. Nagrywamy sobie, nagrywamy. Trochę nam się musi tego wszystkiego nagrać. Natomiast do porównania, żeby oczywiście też dało się to wszystko wyświetlić, monitor będzie cały czas ustawiony na 144 Hz. OK. 16 sekund, nagranie 17, to nam w zupełności też wystarczy. I czas podłączyć kamerę i zgrać materiał. Ok, teraz Frabis już będzie niepotrzebny, ani Action, ani żadny inny program. Kamera już nagrywa w zwolnionym tempie, w slow motion, to wszystko, co będzie działo się na monitorze. I mamy tu przekopiowane pliki z gry, z Medal of Honor, Warfighter. Kolejno 144, 120 oraz 60 Hz. Tak, tak był obraz zarejestrowany, a następnie kolejne trzy pliki z naszego programu, tym razem w kolejność odwrotna, czyli mamy 60, 120 oraz 144 Hz. Zobaczmy, jak będzie wyglądało porównanie tutaj w grze. Tutaj kawałek damy od razu,
tam nas za daleko poleciałem. 60, 144, przepraszam, i 120. W różnych programach nam się cały czas jeden i ten sam nie odpali. OK, kamera obraz rejestruje, więc zaraz zobaczycie wy porównanie już z tej kamery. Dlaczego? Ponieważ tak na oko, nawet jak ja wam teraz pokazuję, możecie jeszcze tych różnic nie dostrzec. Jedni dostrzegą, inni nie dostrzegą. Zobaczcie, tutaj macie przeładowanie już po naszej stronie prawej monitora, po lewej stronie dopiero teraz mamy przeładowanie. Oczywiście one nie wystartowały równo, to są różne sceny, no ale zwróćcie uwagę na płynność ruchu, na to, ile czasu zajmuje takie przeładowanie. Na pierwszy rzut oka możecie pewnych różnic nie widzieć. Zobaczcie mniej więcej, ile tutaj trwa oddawanie strzałów, jak będzie trwało przeładowanie po prawej stronie. Jeszcze raz przypomnę, to jest 60 Hz. Wy będziecie widzieli obraz tej kamery z BenQ SP2, a po stronie lewej jest obraz tutaj 144 Hz. Zobaczcie na płynność ruchu, na szarpanie obrazu, na takie elementy zwróćcie uwagę.
OK, zamykamy sobie obraz 144 Hz i 120 Hz. Tu się cofniemy, że tak powiem, do korzeni wrócimy. I tak samo przymierzamy, oddajemy strzały, przymierzamy, oddajemy strzały. Tutaj mamy cały czas 60 Hz, tutaj jest teraz 120, a nie 144 Hz, jak było poprzednio, czyli lewa strona 120, prawa 60. Ok, tak wygląda kwestia gry. To sobie zamykamy. BMPS-2 będzie cały czas nam rejestrowała i kolejne porównanie. Tym razem kolejność odwrócona, czyli po lewej stronie będzie 60 Hz, a na początek strona prawa 120 Hz. Tutaj to migotanie obrazu i nagranie BMPS-2 pozwoli Wam dosłownie na policzenie klatek, na policzenie różnicy klatek. Już teraz myślę, że nawet z tej głównej kamery różnicę byście zobaczyli, a może i niektórzy jeszcze nadal nie. Ale na pewno w kolejnym zwolnionym tempie bez problemu. Zamykam sobie 120 i porównamy sobie teraz to z obrazem 144 Hz. OK. Po lewej stronie 160 Hz, po prawej stronie teraz 144 Hz. Obraz jest dwukrotnie zwolniony. OK. Mamy więc porównanie 144 Hz i 120 Hz do 60 Hz. A co z różnicą pomiędzy 120 a 144 Hz? Odpalamy. Po lewej stronie 120 Hz, a po stronie prawej 144. No i zobaczmy, jak tutaj różnica się ma. No tak na oko to jest niemalże niewidoczna. A zobaczcie sami obraz teraz z kamery w zwolnionym tempie, czy ta różnica faktycznie jest. Przy okazji widzicie również paski, że ustawienia również zostały niezmienione, jeżeli chodzi tutaj o sam program. No i co? Zapraszam do kilku słów podsumowania. No i co, moi drodzy, zaskoczeni? Już widzę, jak niektórym szczęki popadały, inni oczywiście będą szukali dziury w całym, ale różnica jest i to tak ewidentna, i nawet da się to pokazać ze spokojem na YouTube w 50 klatkach na sekundę, bo tyle nagrywa moja główna kamera. Dzięki temu. Dzięki slow motion. Widzimy, że w przypadku gry Medal of Honor, tutaj przypominam teraz, jak wyglądały te sceny, najbardziej efektowne jest porównanie podczas przeładowania. W przypadku obrazu, który jest po prawej stronie, gdzie był wyświetlany obraz w 60 Hz, widoczne jest ewidentne rwanie. Ruch broni nie jest płynny, ale skokowy. Po prostu monitor nie wyświetla klatek, które były pomiędzy tymi klatkami wyświetlonymi. Natomiast w przypadku 120, jak i 144 Hz, ten obraz jest po lewej stronie na monitorze. Mamy to przejście, to przeładowanie czy wyskakiwanie nawet łusek z karabinu zdecydowanie bardziej płynne. Jeszcze dobitniej pokazuje to test syntetyczny, gdzie te klatki pojawiają się jedna za drugą w takiej samej częstotliwości podczas każdego z testów, a zwalniając ten obraz najpierw jednokrotnie, potem dwukrotnie, porównując je obok siebie i pokazując jednocześnie, jesteście w stanie nawet sobie policzyć, jaka jest różnica tych klatek. I różnica pomiędzy 120 a 60 Hz jest skokiem.
to jest praktycznie dwukrotna różnica w ilości wyświetlonych klatek i możecie to policzyć. W przypadku różnicy pomiędzy monitorem 120 a 144 Hz, tu oczywiście monitor był ten sam, żeby zachować taki sam input dla itd., 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 ta różnica też jest widoczna. I widać to. Natomiast ona już nie jest tak spektakularna, jak w przypadku przejścia z monitora 120, z 60 Hz na 120 Hz. Tak samo spektakularna różnica będzie przy przejściu z monitora 60 Hz na monitor 144 Hz. Natomiast moim zdaniem bez sensu jest wymieniać monitor 120 Hz na 144 Hz. Ta różnica w możliwości wyświetlonych klatek to są tylko 24 klatki więcej. Dla kogoś to, chociaż w sumie może nie powinienem nawet tak upraszać, bo dla kogoś to może być tylko 24 klatki, dla mnie to są tylko 24 klatki, ale dla bardziej zapalonych graczy to będą aż 24 klatki i ta różnica też jest do pokazania. Moi drodzy, wnioski możecie wysunąć sami, sami również możecie ocenić, na ile ten film, waszym zdaniem oczywiście, oddaje faktyczną różnicę. Testy były przeprowadzone na jednym, tym samym monitorze. Staramy się ujęcia w grze powtórzyć mniej więcej te same. Nikt tam do mnie nie strzela, więc nie trzeba było uciekać. I dodatkowo użyłem programu syntetycznego, który na takich samych ustawieniach pokazywał dokładnie ten sam obraz. Zwolniliśmy to kamerą dwukrotnie w zasadzie i później pokazaliśmy, jak wygląda ten obraz. Ode mnie to jest na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na następne filmy.